Anna Nartowska, studio Polskiej Agencji Prasowej, specjalne wydanie studia Polskiej Agencji Prasowej, którego gościem jest dyrektor Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, muzeum 31 lipca będzie obchodziło 18 urodziny. Pamięta pan te pierwsze momenty muzeum i te pierwsze dni, kiedy zaczęło działać? Oczywiście pamiętam. Dla mnie szczególnie ważne z perspektywy czasu było to, że jak zaczynaliśmy, było jeszcze kilka tysięcy powstańców. 4000 powstańców brało udział w otwarciu muzeum. Wtedy nam się wydawało, że jest ich tylu, że będziemy z nimi pracować zawsze. Dziś jest niecałych 700 w ogóle na całym świecie. Więc dziś, patrząc na otwarcie muzeum, jakby mam wrażenie, że nie docenialiśmy jakby tego cudu spotkania z takimi wybitnymi, żyjącymi powstańcami, że mogliśmy ich słuchać, że mogliśmy z nimi współpracować, że mogliśmy z nimi rozmawiać. No, na otwarciu muzeum mówiła Zofia Gorbońska, mówił Jan Nowak-Jeziorański, mówił Władysław Bartoszewski. Mówiły wybitne postacie życia publicznego w Polsce, których łączyło to, czy na emigracji, ale polskiej emigracji, których łączyło to, że byli powstańcami warszawskimi. Muzeum Powstania Warszawskiego było projektem nowatorskim z punktu widzenia opowiadania, sposobu opowiadania o historii Powstania Warszawskiego. Nie obawiał się pan, że ten sposób nie przyjmie się w tym konserwatywnym takim postrzeganiu muzealnictwa w Polsce? Bardzo się tego baliśmy. Najbardziej baliśmy się jednak reakcji powstańców. I pamiętam, że sięgnęliśmy po taki pomysł, żeby powstańców nie przestraszyć. Powiedzieliśmy, że ta forma nowoczesnej narracji z dużą ilością multimediów, z dużą ilością dźwięków, taka estetycznie polifoniczna narracja może powstańców odstraszyć. Więc sięgnęliśmy po taki pomysł, żeby powstańcy warszawscy zwiedzali pierwszy raz po otwarciu muzeum z harcerzami, z młodymi ludźmi. I tak nam mówili, że dla nich to jest trochę za głośno, że dla nich to trochę za szybko miga, ale że to tak działa na młodzież. I dzięki temu, że powstańcy zobaczyli, że w Muzeum Powstania Warszawskiego nastolatki czują się u siebie, że to jest ich sposób opowiadania, że to jest ich sposób przekazywania historii zgodny z ich wrażliwością, to powstańcy warszawscy nawet nam wybaczali to, że nie wszyscy jakby rozumieli estetykę ekspozycji. Dla nich najważniejsze było to, żeby ich życie, ich dokonania, ich wartości były przekazywane następnym pokoleniom. I to było dla nas cudowne, że oni powiedzieli, słuchajcie, to działa. I to jest dla nas najważniejsze. Muzeum starało się też, jak sądzę, spowodować taką więź, wytworzyć więź międzypokoleniową między tymi młodymi ludźmi. Tutaj wolontariat zaczął odgrywać po raz pierwszy chyba taką znaczącą rolę, jeśli chodzi o muzea, o tę interaktywność, ale też o kontakt właśnie z samymi bohaterami tamtych dni. Tego uczyliśmy się w Stanach Zjednoczonych, że wolontariat nie jest sposobem naboru do pracy, wolontariat nie jest sposobem na wykonywanie niechcianych prac w instytucji. Czasami się takie rzeczy zdarzały. U nas wolontariat miał być robieniem rzeczy, które są ważne, odpowiedzialne, bez których muzeum sobie by nie poradziło. Wolontariusze dość szybko stali się po prostu filarem działalności muzeum. A dla mnie, jako dla dyrektora instytucji, fakt, że są młodzi ludzie, którzy zgłaszają się do pracy, którzy są w stanie oddać instytucji i idei swoją pracę, czyli jakby zainwestować swoje potencjalne pieniądze, to dla mnie jest to dowód na to, że muzeum pracuje dobrze, że młodzi ludzie się w tym przekazie odnajdują, że robimy coś ważnego, że robimy coś ważnego razem. Więc dopóki będą się zgłaszać do Muzeum Powstania Warszawskiego wolontariusze, będę uważał, że działamy dobrze. Dziś Muzeum Powstania Warszawskiego jest jednym z wielu interaktywnych muzeów. Mimo, że było tutaj prekursorem, nie zmniejsza to zainteresowania tematyką powstania i samym Muzeum Powstania Warszawskiego? No nie zmniejsza, bo w ostatnich dniach
Do muzeum przychodzi około 2000 ludzi dziennie, tak zresztą przez większość dni w roku. To w tym, teraz to są goście zagranicy, to są turyści indywidualni, ale w wielu miesiącach w roku większość odwiedzających stanowią wycieczki z całej Polski. Więc muzeum jest odwiedzane zarówno przez wycieczki szkolne, jak i też indywidualnych turystów. I wiemy, że to jest ważna opowieść. Zarówno ważna jest ta opowieść dla ucznia o powstaniu warszawskim, który przyjechał ze swojej miejscowości, jak i dla turysty, który w ten sposób chce czegoś więcej dowiedzieć się o Polsce. Muzeum zmieniło postrzeganie powstania warszawskiego wśród Polaków, ale też wśród gości zagranicznych. Jak pan to, czy widzi pan jakąś zmianę na przestrzeni tych 18 lat? Oczywiście, bo na podstawie badań, które w zeszłym tygodniu przygotował dla nas IBRIS, 82% Polaków deklaruje, że bierze udział w jakiejkolwiek formie w obchodzeniu Powstania Warszawskiego. 82%. To w ogóle wyjątkowo. Myślę, że nie ma drugiego takiego wydarzenia, które by miało taki poziom zainteresowania, zaangażowania Polaków. 30% Polaków deklaruje, że wywieści flagi 1 sierpnia. 25% Polaków deklaruje, że będzie przed telewizorem śpiewać pieśni i piosenki powstańcze. To są olbrzymie liczby. I oczywiście nie wszyscy z nich będą to robić, ale fakt, że deklarują, pokazuje jakiś rodzaj szacunku do tej daty, jakiś rodzaj szacunku do powstańców warszawskich i tego, że ci, z którymi rozmawiali respondenci, deklarują, że to będą robić, dlatego że też być może uważają, że to powinni robić. Te ostatnie lata, z uwagi między innymi na pandemię COVID-19, były trudne dla takiej instytucji, jaką jest Muzeum Powstania? To były rzeczywiście straszne dwa lata. Nie tylko ze względu na ilość chorych, ale ze względu na to, że muzea muszą działać na żywo. Że nie da się muzeów naprawdę przenieść do sieci. Możemy robić różne zadania z naszymi widzami w internecie, ale prawdziwy jest kontakt zwiedzającego z eksponatem. Prawdziwy, żywego człowieka z tym kawałkiem bardzo cennym czasami historii, który muzeum po to przechowuje, żeby właśnie przekazać następnym pokoleniom. Pokazać, pozwolić zrozumieć, czym jest ten przedmiot sprzed lat i dlaczego on jest ważny. Więc bez takiego obejrzenia eksponatu, bez kontaktu z nim bezpośrednim, no muzealnicy nie działali. Więc pandemia, kiedy muzea były zamknięte lub były tak drastyczne ograniczenia wprowadzone, było rzeczywiście złym czasem dla muzeum. Czy to, że odchodzą już świadkowie, że jest ich coraz mniej, tak jak pan powiedział, w porównaniu choćby z czasem, kiedy muzeum się otwierało, czy muzeum zmienia perspektywę narracji i opowieści o tamtych dniach, o tamtych wydarzeniach? Powstańcy mówią, że ważne jest, żeby ich opowieść przeszła do następnych pokoleń. I dla nas w tej chwili bardzo ważny jest program Korzenie Pamięci. To jest program, który zrzesza potomków powstańców warszawskich. Zapraszamy do niego wszystkich, którzy czują się związani tym w życiu, że ich przodek był powstańcem warszawskim. Którzy deklarują, że mają jakieś wartości, czy nawet zachowania, a może nawet lęki czy traumy, które odziedziczyli po swoich przodkach. Chcemy porozmawiać o tym, jacy byli ci przodkowie, ale też jak oni odbili się w życiu potomków. Więc Korzenie Pamięci to bardzo różne działania, które prowadzimy z potomkami, po to, żeby oni też byli częścią oficjalnych uroczystości. Kiedy powstańców jest coraz mniej, no to chcemy, żeby oni byli tymi, którzy o wartościach powstańców, o samych powstańcach będą mogli świadczyć i opowiadać następnym pokoleniom. Panie dyrektorze, pandemia zmieniła sposób, w jaki obchody przebiegały przez te ostatnie lata. Czy te tegoroczne będą się różnić czymś od tych z lat poprzednich? No, po pierwsze, znów wracamy do wydarzeń w tej skali, która była przed pandemią. Więc dla nas to jest olbrzymia próba. Będziemy śpiewać piosenki powstańcze znów na Placu Piłsudskiego. Znów będziemy spotykać się z powstańcami, z wszystkimi, którym zdrowie pozwoli, u nas w Muzeum Powstania Warszawskiego i z władzami Polski, i z władzami Warszawy. Znów będziemy robić rzeczy, które przez ostatnie lata były w bardzo ograniczonej formie realizowane.
Więc dla nas to jest olbrzymie wyzwanie, znów spotkanie ze wszystkimi. Przypomnijmy, kiedy warszawiacy znów zaśpiewają niezakazane piosenki na Placu Piłsudskiego? 1 sierpnia o godzinie 20.30 zaczynamy śpiewać. Warto przyjść kilkadziesiąt minut wcześniej, żeby poćwiczyć, rozśpiewać się, może spotkać się i ustawić ze znajomymi, bo mamy nadzieję, że w tym roku znów będzie ten wspaniały, cudowny tłum, którzy wspólnie śpiewając odda hołd powstańcom Warszawy. Zachęcił, zaprosił Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, który był gościem studia Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję także państwu i zapraszam na kolejne wydanie studia Polskiej Agencji Prasowej jutro o godzinie 10.00.